Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z wami w filmie, który bardzo chcieliście, odkąd kilka dni temu wpadłam na ten pomysł. Powiedzieliście, że tak, robimy to. No i dzisiaj nagram dla was organizację mojej szafy. Najpierw musimy ją zorganizować, bo na razie jak jest zamknięta, to wszystko wygląda pięknie, ale jak jest otwarta, to już niekoniecznie. Zapraszam was do organizacji swoich szaf ze mną, ale tylko chciałam wam na początku wspomnieć, że jak zwykle nie zwracajcie uwagi na mój wygląd, dlatego że ja jestem w domu i nie chciało mi się malować do filmu, tu widzicie, coś mi wyskoczyło. Jestem, wiecie, normalnie w bluzie, w jakichś dresach, więc nie wyglądam zbyt wyjściowo, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Stwierdziłam, że na początku pokażę wam, jak wygląda cała szafa. Tutaj jest akurat moje biurko, więc troszeczkę to zahacza, ale tak ona wygląda. Normalnie powinna mieć tutaj uchwyty, ale tak jak mówiłam już we wcześniejszym vlogu, nie ma ich, bo ich po prostu nie kupiłam, bo sama nie wiem jakie. Także na ten moment tak wygląda ta szafa. Jak widzicie, nie jest najczyściej, ale też nie jakoś bardzo źle też nie jest. Tutaj jak widzicie jest taka, powiedzmy, lampa. Strasz być, jak otwiera się szafę, to ona się zaświeca, ale nie działa, bo tutaj jest ten kabelek i do niego nie ma zasilacza. No nie wiem, jakaś taka historia, nie wiem o co z nią chodzi. No już może tak po prostu z wami otworzę tą szafę. Tu jest znacznie gorzej, nic się tutaj w tych szafkach nie mieści. W ogóle wow, patrzcie ile teraz miejsca się tu zrobiło. Tu jeszcze jakieś plecaki, coś, ale no wow, wygląda to bardzo pusto. No i słuchajcie, ostatnia partia ciuchów ląduje na łóżku. Wygląda tak, że tam mam zapasowe wieszaki. Tu mam rzeczy, które są na tych wieszakach i tak mają być powieszone w szafie. Tutaj mam rzeczy, z którymi tak trochę nie wiem, co zrobić, w sensie ja je wszystkie chcę. Ale na pewno nie chcę ich w takim wymiarze, w sensie na tych wieszakach. Po prostu trzeba się zająć ich organizacją. Na razie to jest chyba połowa rzeczy, które chcę mieć na wieszakach i stwierdziłam, że teraz nie segreguję tego tak jak wcześniej kolorystycznie, bo to nie było tak naprawdę kolorystycznie, tylko tak powiedzmy. I tutaj mamy tak jakby sekcję moich okryć wierzchnich, czyli moje futro. Tutaj moje skóry, dalej kurtki jeansowe, jakaś jedna marynarka, koszule i sukienki. I na razie tak. Jestem zachwycona, bo słuchajcie, idealnie starczyło mi wieszaków. Tam zostały te brzydkie, których nie chcę, więc one pójdą do garderoby. I jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy wiecie, ale czy są takie wieszaki z takimi żabkami, ale drewniane? Dlatego, że taki czarny jakiś ze sklepu totalnie psuje mi w ogóle taki vibe drewnianych wieszaków. Więc jak widzieliście gdzieś takie, ale z żabkami, to piszcie mi gdzie, bo chętnie takie kupię. I tak się prezentują wieszaki. Może wygląda to gorzej niż wcześniej, ale na pewno fajne jest to, że właśnie są takie sekcje. I tutaj już wam powiedziałam, co jest. Tutaj doszło tylko takie sztruksowe coś, co nie wiem, do czego mogę zaliczyć. Jakieś więcej koszul, sukienki. No i tutaj tylko mam spodnie, które muszą być tak jakby w kant. Mam trzy takie pary, więc one tutaj wiszą. No i spódnice z tymi brzydkimi wieszakami. No ale jakoś tak myślę, one się bardzo nie odznaczają. No i teraz tutaj dzieje się totalny armagedon. Mam tu wszystkie swoje torebki, plecaki, w ogóle jakieś paski, taśmy, nie wiem co tu się dzieje. Teraz trzeba to ogarnąć. I myślę, że tak to chcę zostawić. Nie chcę, żeby nic leżało pod spodem. A to wszystko było tam na dole, także widzicie, ile tego jest.
skrócie, tutaj mam wszystkie moje torebki, plecaki i takie rzeczy. Tam mam jakieś szaliki, ale to też nie są wszystkie. Tutaj mam rzeczy totalnie niezwiązane tak naprawdę z szafą, no ewentualnie te dwie czapki z Daszkiem, ale no ja nie wiem, kiedy ja je niby nosiłam. Tutaj mam, słuchajcie, moje bluzy i też nie wiem, co z nimi zrobię. Tutaj mam moje letnie rzeczy, także chyba po prostu pójdę po karton i to wszystko popakuję, co nie jest mi potrzebne. No i tak samo w tej drugiej jakby części szafy mam taką półkę, w której mam moje t-shirty. I od tamtąd dotąd to wszystko są moje takie, powiedzmy, t-shirty letnie, bardziej bluzki na ramionczkach. Także czas to wyjąć i sprawdzić, co się nadaje, a co nie. I w ten oto sposób karton się zapełnił, tyle rzeczy zostawiam, bo wiecie, to są jakieś bluzki na ramionczkach, które może jeszcze ubiorę, ale to nie są wszystkie moje rzeczy, także naprawdę nie wiem, co zrobię. A teraz przyszedł czas, żeby wyjąć te swetry, te t-shirty, no i te spodnie, bo jeszcze nie wiem, jak sobie rozplanuję tutaj te trzy szafki. I teraz nastał totalny chaos, bo tu mam spodnie, tu mam bluzki na ramionczkach, tutaj mam t-shirty. A to, moi drodzy, o, coś spadło, to jest całe krzesło moich swetrów i bluzek z długim rękawem. Wymyśliłam sobie, że ta oto tutaj szafka będzie szafką na torebki, bo totalnie nie pasuje mi to, że tutaj zaprzątają mi to wszystko jeszcze rzeczy szkolne. I postanowiłam, że postaram się je upchnąć w tą szufladę, która była pusta. Jednak mi to chyba wyszło, bo tu mam fajną przestrzeń właśnie na torebki i takie rzeczy, a właśnie ta półeczka, oj nie ma, ta jest taka, to są tak naprawdę moje zapasy zeszytów, które pewnie mi się nie przydadzą. Bo... Także tak to się prezentuje, tutaj jeszcze przyjdą torby szmaciane, ale one teraz poszły do prania, bo zobaczyłam, że są w średnim stanie. Pamiętacie, w tej szufladzie były moje letnie sukienki i tego typu rzeczy. No i słuchajcie, Pinterest zainspirował mnie, żeby wszystkie moje spodnie właśnie wsadzić do takiej fajnej, wysuwanej szuflady. Skończyłam tą szufladę, wygląda to tak, nie wiem, czy jestem z tego zadowolona, ale na pewno jest to dosyć zorganizowane. Na początku miało być tutaj same dżinsy, ale wyszło inaczej i wzięłam też takie spodnie dresowe. A teraz czas zorganizować bluzy, także może ja je po prostu wywalę już. Tak wygląda ta szafa z bluzami. Ewidentnie mam brak ładnych bluz, bo mam tylko tak naprawdę dwie wyjściowe, a reszta to jest totalnie po domu. To są w ogóle bluzy polarowe, które są na narty. To jest w ogóle crop top, w którym nigdy w życiu nie byłam na zewnątrz i nawet nie wiem, czemu go kupiłam. Tutaj mam takie dwie po domu, totalnie zmechacone, jakaś wielka świąteczna. No i tutaj są tak naprawdę tylko takie trzy normalne, więc ewidentnie potrzebuję jakiejś ładnej bluzy. Na samym dole mam tą bieliznę, którą teraz zorganizuję sobie sama, no bo raczej nie będę wam tego pokazywała. Także największa część szafy, czyli ta podwójna za mną, ale to nie oznacza, że najtrudniejsza, bo według mnie w tej po prawej tamtej będzie o wiele więcej składania. Bieliznę sama sobie zrobiłam i powiem wam, że to zajęło tyle czasu, naprawdę doparowywanie tych wszystkich skarpet i tego masakra. No ale myślę, że oficjalnie możemy już to zamknąć. No i czas zabrać się za to.
W ogóle dzisiaj jest taka sama pogoda, bo pada deszcz, dlatego w ogóle jest cały czas włączone światło, jak nagrywam. Powiem wam, że dopadł mnie teraz taki czas, że nie mam ochoty totalnie już tego robić, ale zaraz wam nagram, jak wygląda teraz mój pokój. Zobaczycie, że po prostu muszę to skończyć, dlatego motywuję się i lecimy dalej. Od wejścia cała podłoga, tu wszystko w ciuchach, nie martwcie się, odkurzyłam przed nagrywaniem. O, proszę, no i tutaj to, co było, masakra. Minęła godzina, odkąd się do was odzywałam, ale miałam lekcję, wypiłam sobie kawę i mam teraz znowu motywację, żeby zająć się szafą, także robimy i tym razem myślę, że zaczniemy od swetru, bo to jest dla mnie takie przyjemne, nie wiem dlaczego. Tak, nie wiedziałam, że mam teraz swetrów. Tu jest w ogóle cisza. Podpisało się bardzo dużo osób z mojej podstawówki. To jest takie super, że ja to zrobiłam. I jak widzicie, słuchajcie, podzieliłam sobie to na kilka kategorii. Tak, wiem, że tam jeszcze to wszystko jest z poprzedniej rzeczy, ale na razie nie mam co z tym zrobić. Tutaj mam po prostu takie bardziej bluzko sweterki. Tutaj mam wszystkie takie sweterki, powiedzmy, rozpinane. Tutaj mam takie typowo bluzki z długim rękawem. Tutaj mam mój ogromny czarny kardigan. No i to tak naprawdę są takie swetry, duże swetry prawdziwego zdarzenia, także trochę ich tu jest. To wyszło, że ten kardigan duży jest z tyłu, tutaj mamy te bluzko sweterki, tutaj sweterki rozpinane, tutaj te duże, duże, duże swetry, idealnie się zmieściło to na tej półce, bo zobaczcie, że ta jest po prostu największa. Teraz wypadałoby się zająć tym, czyli t-shirtami, bluzkami na ramionczka. Podział jest na zwykłe t-shirty, bluzki na ramionczkach i bluzki, które są, tak by powiedzieć, specjalnej troski. No takie, które będę nosiła rzadko. Także przeze mnie mniej noszone bluzki są na tyłach, ale tak, żebym w miarę widziała, co jest. No i tutaj te bluzki na ramionczkach i moje zwykłe. Teraz moja najgorsza część szafy, bo tutaj muszę wejść już na krzesło, bo widzicie, że tak ledwo ręką dosięgam. No i tu jest największy bajzel i taki, widzicie, kable i nie wiadomo co, także robimy. Tu wsadziłam te dziwne dwie rury z poprzedniego filmu. Nie wiem co to jest, muszę to tacie do warsztatu zanieść. Sweter, sweter. Kabel od LEDów, ale to historia, jego jeszcze pewnie poznacie na moim kanale. Podklejki do firany, kolejny sweter, nogi od jakiejś szafy, moje żabki od karnisza, to nawet nie wiem co to jest. O! Kolejne podklejki, kolejny kabel, nie wiadomo do czego, nowe śrubokręty, instrukcja obsługi z IKEA, moja torba od laptopa, no i to są, słuchajcie, te uchwyty, które miały być przymocowane do szafy. Według mnie one nie pasują, ale to wiecie, zastanowimy się nad tym razem. A teraz zajmujemy się tym. To jest ogólnie moja półka na biżuterię i wygląda tutaj tragicznie. Miało być tu wszystko pięknie poukładane, ale stwierdziłam, że teraz robię z tego faktycznie półkę na biżuterię i okulary, a na przykład rzeczy do włosów, no na to trzeba znaleźć inne miejsce. Słuchajcie, na samej górze, tutaj są na t-shirty, to tam wyżej mam spódniczki i takie sukienki, powiedzmy bardziej sweterkowe, których nie noszę tak często, dlatego mogą sobie tutaj być, bo rzadko po nie sięgam.
wygląda to coś na biżuterię. Mam wrażenie, że to wygląda źle. Tam z tyłu mam taką biżuterię bardziej, której nie noszę. Tutaj mam moje przepiękne muszelki. Tam jeszcze mam jakieś wsówki. No ale tutaj ogólnie mam na przykład miszmasz i tu są każde wisiorki ze sobą pomieszane. Dlatego jak ktoś ma pomysł na zorganizowanie tego, to send help, bo to wygląda średnio dobrze. A teraz przyszedł czas na zrobienie tego i ja planuję, w sensie tak tu było i tak chcę, żeby zostało, zrobić taką treningową szafę. Także, jak widzicie, tutaj mam taką szufladę treningową, tak to wygląda z tej perspektywy. No a jak się otworzy, to tutaj dałam sobie moje rzeczy do włosów, dlatego że na to nie mam miejsca. Teraz przyszedł czas na piżamy. To jest w ogóle totalny rozgardiasz, ale ja tego używam bardzo często. No i z kolei tutaj już niektóre piżamy pójdą w odstawkę, no bo wiadomo, zima. Szuflada. Tak naprawdę tutaj mam rzeczy, które nie mają totalnego uzasadnienia, jakieś randomowe góry od piżam. Tutaj mam górę od setu piżamy i akurat spodnie są w praniu, więc to później wyląduje na tą kubkę. No i tutaj mam jedne spodnie, które też takie są, wiecie, bez związku totalnego. No i tutaj mam tak naprawdę pod spodem jeden komplet piżamy i to jest jedyna moja ładna piżama, którą posiadam swoją drogą w przepiękne reniferki. Wiecie, vlogmas tuż, tuż. Niżej, tak jak już wcześniej widzieliście, mam moją szkolną szafkę. No i tutaj już tak naprawdę poukładałam sobie moje rzeczy po domu. No i po całym dniu uważam, że skończyłam. Tak naprawdę to czyszczenie szafy uświadomiło mnie tylko w fakcie, że nie mam bluz, w których mogę wyjść do ludzi. A tak to dowiedziałam się, że mam bardzo dużo ładnych swetrów i ogólnie bardzo dużo rzeczy, o których nie pamiętałam. To też pokazało mi, ile tych jakby bezsensownych rzeczy trzymałam w szafie, jak na przykład świeczki, jakieś rzeczy z remontu i tak dalej. To wszystko z powodzeniem pójdzie zaraz pod łóżko. I tak, ja już jestem na moim łóżku i naprawdę muszę odpocząć, bo niby tak to się mówi, ale jednak dużo miałam z tym roboty i jeszcze mam, bo naprawdę, jak już wam mówiłam, mój pokój jest strasznie zabałaganiony po tym wszystkim takimi randomowymi rzeczami, jak na przykład teraz tu patrzę, to mam jeszcze jakieś skarpety na biurku, czy na przykład łyżkę, którą znalazłam w którymś z plecaków. Ale no to już was nie interesuje. Szafa wyczyszczona. Mam nadzieję, że to was w jakiś sposób zmotywowało. A teraz nie chcę już wam zabierać czasu, bo widzę, jak długo to robiłam. Dzięki za oglądanie. Zostawcie coś po sobie, jak wam się podobało, bo zmęczyło mnie to i zajęło mi cały dzień. Buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa!